Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą rozmowę pierwszą polityczną. Pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam. Pani minister, który bieg pani włączyła w tej kampanii wyborczej już? Nie, ja zawsze idę bardzo krokiem zdecydowanym, rozsądnym i odpowiedzialnym i wiem, że więcej sił trzeba zostawić na samą kampanię wyborczą, natomiast teraz konsekwentnie od kilku lat, to nie jest tak, że tylko w roku wyborczym, działam dla ludzi w moim regionie, wspieram w realizacji różnych projektów samorządowców, którzy często mówią właśnie, że dotychczas, póki nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to wiele swoich pomysłów musieli chować do szuflady. Mieszkańcy, którzy przychodzili czy przychodzą do mojego biura poselskiego, wskazując, że tą drogę należy zrobić, że tu brakuje wodociągów, kanalizacji, że jakieś inwestycje są bardzo potrzebne. Dzisiaj wiedzą, że dzięki programowi Polski Ład, dzięki polskim inwestycjom strategicznym już jest to realizowane. I myślę, że często w trakcie otwierania takich kolejnych inwestycji słyszymy wdzięczność od mieszkańców. Ja jestem z terenów popegeerowskich w województwie zachodniopomorskim. Jest dużo takich terenów, gdzie mieszkańcy mówią, że państwo polskie dotychczas ich w ogóle nie dostrzegało i było odwrócone do nich plecami. Teraz to się zmieniło i można powiedzieć, że również do nas dotarła normalność. No dobrze, pani minister, to w takim razie może zapytam. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest dosyć młodym rządem, patrząc na wiek, w jakim państwo jesteście. No nie ma co ukrywać, jesteście młodymi też politykami cały czas. Uważam, że 30-40 to jeszcze wciąż mało, prawda, i młodo. Premier Mateusz Morawiecki postawił na młodych ministrów. Prezes PiSu, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stawia dzisiaj też na młodych polityków, bo no jednak widzimy, że coraz więcej młodych osób chce być w tej polityce, czy też w tym średnim wieku. Uważa pani, że to jest dobry kierunek? Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaufał wielu młodym politykom i wiele tych osób będzie na jedynkach list Prawa i Sprawiedliwości? Trudno mi się odnosić do budowania list, nie biorę w tym udziału, natomiast faktycznie prezes Jarosław Kaczyński stawia na nie tyle młodych ludzi, ale na tych, którym chce się pracować dla Polski. I tutaj pewnie nie wiek był determinacją i tak samo nie płeć jest determinacją, raczej zainteresowanie danym tematem i warto docenić tą otwartość naszych przełożonych, prezesa, pana premiera na dawanie szansy nam. Ale ja też pamiętam swoją pierwszą kadencję jako posła w 2015 roku się rozpoczynała i spotkanie z ówczesną premier, panią Beatą Szydło, nas młodych posłów wiekiem, ale również młodych pod względem kadencji, bo wszyscy byliśmy wtedy rozpoczynający tą karierę polityczną na szczeblu ogólnopolskim i ona bardzo nas wtedy przestrzegała przed takim zachłyśnięciem się i ja to do dzisiaj mam tak w głowie. Tak zwana woda sodowa, tak? Więc tutaj myślę, że to jest też ważne, że z jednej strony daje nam się szansa, ale z drugiej strony jakby jesteśmy... Oczekuje się wobec nas dużej dojrzałości i odpowiedzialności. No dobrze, to zapytam, a komuś ta woda sodowa w trakcie tej kadencji uderzyła, czy nie, jeśli mówimy tutaj o odpowiedzialności? Myślę, że obserwując wiele sytuacji takich, które były kontrowersyjne i które kończyły się albo odwołaniem z pełnionej funkcji, albo nawet karami w partii, jeśli ktoś nie pełnił funkcji ministra, że niestety takie rzeczy mogą się zdarzać. Więc ważne jest również to, jak reaguje otoczenie. Czy otoczenie przymyka oczy i mówi, skoroś ty nasz, to będziemy ciebie bronić, tak jak mamy doktrynę Neumana po stronie Platformy Obywatelskiej, czy jednak jest szybka reakcja i jakby potępienie i odcinanie tych niekorzystnych zjawisk. Zresztą mam wrażenie, że również nasz elektorat właśnie tego od nas oczekuje, żebyśmy nie szli drogą Platformy Obywatelskiej i bronili siebie nawzajem, nawet jeśli dochodzi do niewłaściwych zachowań, tylko żebyśmy pokazywali, że polityka może być inna. To jest bardzo trudne zadanie. My często, ja też tak często
często mówię, bo jestem leśnikiem, wyszłam z terenów, czasem mogę powiedzieć bagiennych, i można powiedzieć, że polityka też może być bagnem, ale politykę tworzą ludzie i od naszych zachowań zależy, czy ona będzie takim działaniem propolskim, czy takim działaniem, które będzie przeciwko obywatelom. No dobrze, pani minister, bo zaczęliśmy od tego młodego wieku, to zapytam, w który elektorat Prawo i Sprawiedliwość, w kierunku jakiego elektoratu chce pójść w trakcie tej kampanii wyborczej? 13 i 14 emerytura, no to tutaj jest to ukłon duży w stronę oczywiście emerytów, natomiast ta propozycja 800+, to jest jednak krok w kierunku młodych matek, młodych małżeństw, ale czy to wystarczy? Myślę, że trudno mówić, żeby jednym programem dało się wygrać wybory. Naszą cechą, która jest doceniana przez wyborców, bez względu na to, czy to są wyborcy zdeklarowani jako popierający Prawo i Sprawiedliwość, czy inni, to jednak jest kwestia wiarygodności i dotrzymywania słowa. I jeżeli mówiliśmy, że będziemy wspierać młodych ludzi poprzez PIT zero i to zrobiliśmy, jeżeli mówiliśmy, że wprowadzimy wsparcie dla rodzin z dziećmi poprzez 500+, pomimo tego, że ówczesny rząd pani premier Ewy Kopacz czy pana premiera Tuska mówił, że na to nie ma pieniędzy i nie będzie, my to zrobiliśmy. Jeżeli mówiliśmy, że znajdziemy środki w mafiach VAT-owskich, mafiach paliwowych, mafiach śmieciowych, i to zrobiliśmy, i można by jeszcze wymieniać, to jest najważniejsza cecha i tym będziemy wygrywać wybory. Kolejne propozycje oczywiście będą się pojawiać, ale one przez ludzi będą odbierane raczej pod kątem, że my to na pewno zrobimy, i oczywiście będzie ocena, czy to jest wystarczające, czy trzeba więcej. A to babciowe, które proponuje Donald Tusk, jest konkurencją dla 13 i 14 emerytury, czy nie? Myślę, że Platforma próbuje przebijać wszystkie propozycje, które ma Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnę, że rodzinny kapitał opiekuńczy 1000 zł i 500+ dzisiaj funkcjonujące, to jest te 1500 zł, które pozwala wrócić na rynek pracy, pozwala na to, aby sfinansować czy opiekę dla dziecka, które zostaje w tym czasie w domu, czy przekazanie do żłobka. Więc to jest trochę ściganie się, ale mam nadzieję, że wyborcy się na to nie nabiorą, dlatego że Platforma już pokazywała w czasie swoich rządów, że jest w stanie obiecać wszystko, ale potem nie potrafi i nie chce realizować tych obietnic. I myślę, że warto też te kwestie przyrównać do relacji międzyludzkich. Czy chcemy wybierać kogoś, kto nam obiecuje, że będzie nas lubił i szanował, czy jednak kogoś, kto nam pokazuje ten szacunek i to, że nas lubi poprzez swoje działania. Do kolegów, konkurentów politycznych za chwilę przyjdę. Pani minister, rozmawiamy o 800+, rozmawiamy o takich rozwiązaniach socjalnych, ale już dzisiaj Polacy się zastanawiają, co zrobią za kilka lat, kiedy będą zmuszeni, chcąc kupić nowe auto, zupełnie inne pieniądze na to auto wydać. Dzisiaj Rzeczpospolita odnosi się do tych, no właśnie, zmian klimatycznych, do zmian klimatu, walki o klimat, bo to tak jest wszystko bardzo ogólnie i pięknie to brzmi, tylko że w praktyce to będzie bardzo bolesne, jeśli teraz dobrze interpretujemy my już wszyscy, bo mam takie poczucie, że chyba dopiero od jakiegoś czasu zaczęliśmy rozumieć, o co chodzi w tych zmianach unijnych dotyczących klimatu. Ceny aut osobowych wzrosną w Polsce o co najmniej 9 tysięcy złotych, a ciężarowych o przynajmniej 54 tysiące złotych przez nowe przepisy związane z ochroną środowiska, które szykuje Komisja Europejska. To są działania, które są tylko pod pięknymi i szczytnymi hasłami ochrony klimatu i ochrony środowiska. Tak naprawdę to jest ideologia. To jest ideologia, to jest szaleństwo ideologiczne. Ktoś umyślił sobie, że Europa będzie neutralna klimatycznie, będzie zeroemisyjna, że będzie liderem światowym pod względem dbania o klimat, nie patrząc na konsekwencje i nie właśnie kierując się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością. I te propozycje, które przedstawia Komisja Europejska, one na pewno
uderzają nie tylko w najuboższych, bo to się tak przyjęło, ale myślę, że również w klasę średnią i tak naprawdę w moim przekonaniu niespecjalnie wpłyną na zmianę czy zatrzymanie zmian klimatu, ale co najbardziej bolesne w tych propozycjach, proszę zauważyć, że ci najbogatsi są z tych obostrzeń wyłączani. Jeżeli ktoś, kogoś stać na zakup Ferrari, to jakby kwestia ograniczeń dotyczących rejestracji samochodów spalinowych już go nie dotyczy. We Francji ostatnio czytamy, że zakazano lotów na krótkich dystansach, ale nie dotyczy to prywatnych odrzutowców. No to jakby mam wrażenie, że filmy science fiction, które jeszcze kilka lat temu były w telewizji, były pokazywane, był kiedyś taki film Wyścig z czasem, gdzie kupowało się czas na życie, kogo było stać, to mógł żyć 100 lat, kto nie umierał w wieku 20 kilku lat, że my dzisiaj chyba dochodzimy do takich absurdów, że bogaci będą mogli realizować wszystko, a tych biednych chce się pozbawić prawa do życia. Pani minister, ale w takim razie pytanie, co dalej? Dlatego, że przeciw tej normie Euro 7 jest Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia, Czechy, Portugalia, Bułgaria i Francja, przez panią wspomniana. Tylko, że mam takie poczucie, że w Europarlamencie za bardzo nikt się nie przejmuje tym, co tam sobie mówi Kowalski albo jakiś Sanchez czy Pierre z Francji. Parlament Europejski dzisiaj widać, że jest zdominowany przez taką ideologiczne zacięcie bardzo w myślach ich korzystne dla środowiska i to jest faktycznie dla nas niebezpieczne, dlatego że nawet na poziomie państw członkowskich, jeśli dochodzi do pewnego rodzaju porozumień, to ostateczne zapisy mogą poprzez różnego rodzaju poprawki być zmieniane przez europosłów. Ja wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z panią minister środowiska Królestwa Niderlandów. Rozmawialiśmy o projekcie Komisji Europejskiej dotyczącego odnowy zasobów przyrodniczych i co ciekawe, pani minister mówiła, że spotyka się z nami, bo wie, że jesteśmy od początku krytycznie nastawieni do tego projektu, a ona obawia się, czy chce zadbać o swoich rolników, wiedząc, że ten projekt uderzy w tą grupę społeczną. Więc na poziomie państw dociera już ta świadomość, że te zmiany proponowane przez komisarza Timmermansa czy przez Komisję Europejską są zmianami, które będą uderzały w poszczególne społeczności. Mam nadzieję, że również europosłowie, których wybory czekają za rok, również zaczną się mocniej wsłuchiwać w głosy swoich wyborców i społeczeństw. Zresztą to widać przy niedawno koalicji w sprawie dyrektywy metanowej również w Polsce. Część polityków opozycji, która zawsze jest w głosie i w hasłach prośrodowiskowej, proklimatyczna, tutaj jednak wysłuchała głosu oddolnego, czyli naszych obywateli. Pani minister, pani sama mówi o tym, że pochodzi z tych terenów bagiennych, ja powiedziałabym, że leśnych. Jaką propozycję dla leśników ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość na kolejne 4 lata? Dzisiaj stoimy przed olbrzymim wyzwaniem, dlatego że zmiany klimatu powodują, że mamy obniżony poziom wód gruntowych, mamy osłabione drzewostany i receptą, którą proponuje opozycja, jest zostawienie części lasów samych sobie. Każdy leśnik wie, że to jest zdecydowanie na szkodę drzewostanów, na szkodę przyrody. Będzie doprowadzało to do zamierania wielkopowierzchniowego lasów, do zwiększania emisji dwutlenku węgla, więc z naszej strony jest racjonalne podejście do gospodarki leśnej. Jest dyskusja na temat tego, jak w momencie, kiedy lasy państwowe będą obchodziły swoje stulecie, jak podejść do kolejnych dziesięcioleci, które przed nami, tak żeby chronić przyrodę, ale jednocześnie, żeby leśnicy byli grupą społeczną, która jest doceniana. Dzisiaj niestety stali się obiektem dużego ataku ze strony opozycji i my dajemy im po pierwsze gwarancję tego, że lasy pozostaną w rękach państwa polskiego, nie pozwolimy odebrać zarządu nad lasami i oddania tego Komisji Europejskiej. Dwa, że będziemy walczyć o najlepszy model gospodarki leśnej, zrównoważony model. Pani minister, opozycja, czy przypisuje to, może zaraz pani oceni, natomiast opozycja twierdzi ustami polityków Platformy i Lewicy, że ma o wiele lepszy kontakt z środowiskami dbającymi o ekologię. To prawda czy nie? Jeżeli PiS takiego kontaktu, takiej relacji nie ma.
Jeżeli organizacje pozarządowe, które często kierują się nieodpowiedzialnością, a hasłami pięknymi, uznamy, że to są środowiska ekologiczne, to faktycznie Platforma, można powiedzieć, opozycja, chodzi na krótkim pasku tych organizacji. Czego te organizacje zażądają, to opozycja jest w stanie im obiecać i zadeklarować, bez względu na to, jakie będą koszty społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. I jeśli pod tym kątem byśmy oceniali, to my takich relacji nie mamy i nie chcemy mieć, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele z tych haseł jest po prostu takich, które mają prowadzić do ograniczenia praw człowieka i często też pozbywania się ludzi z danego obszaru. Natomiast jeżeli mówimy o prawdziwych przyrodnikach, o ludziach, którzy rozumieją ochronę przyrody, rozumieją dzisiaj to, co się dzieje wokół nas, to Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszym przykładem dobrej współpracy, wysłuchiwania głosów ekspertów, naukowców i ludzi naprawdę zaangażowanych, bo również wśród organizacji pozarządowych są takie, które chronią i które naprawdę zajmują się ochroną przyrody i z nimi współpracujemy. Zapytam jeszcze, tego nikt nie ukrywa, tylko pytanie, w jakim kierunku to dalej pójdzie. Zaczynam się naprawdę martwić, że poziom debaty w Zjednoczonej Prawicy pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro jest bardzo, bardzo, bardzo niski. Bardzo ostre wypowiedzi podczas konferencji prasowej Suwerennej Polski na temat pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wyborcy to widzą, wyborcy to słyszą. I wyborcy nie są w stanie tego zrozumieć. Ja uważam, że znieść. Te ataki są absolutnie nieodpowiedzialne i niepotrzebne, dlatego że dzisiaj powinniśmy koncentrować się na budowaniu programu na kolejne lata. Powinniśmy koncentrować się na tym, jak przekonywać Polaków, że jest możliwa trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości i pokazywać to, jak potrafimy się różnić od opozycji skutecznością. To o co chodzi panu ministrowi Ziobrze? Nie chciałabym komentować, bo jakby przed chwilą sama powiedziałam, że to nie jest dobra droga dyskusji poprzez media. Ja rozumiem pewnego rodzaju rozgoryczenie czy żal pana ministra i dzisiaj próbę jakby pokazania, że w jakiś sposób różni się od Prawa i Sprawiedliwości, od naszego premiera, ale wolałabym, żeby te ataki, takie dyskusje były prowadzone pomiędzy panami, czy w trakcie spotkań partii, czy nawet na razie ministrów, ale uderzanie poprzez media stawia nas wszystkich w bardzo niekomfortowej sytuacji. A również nas posłów. Czy nie? Nie chcę wchodzić na ten poziom oceniania. Mam nadzieję, że uda nam się jednak podejmować decyzje wspólne, takie, których oczekują od nas wyborcy. Pani minister, to na koniec jeszcze coś, co wczoraj rozbawiło. Rzeczywiście to sytuacja ta rozbawiła i obserwatorów życia politycznego, i samych kolegów z Sejmu, pewnie i z rządu. Ten najkrótszy mariaż polityczny, czyli już agroporozumienie, już nie jest agroporozumieniem, już jest i porozumienie, i agrounia oddzielnie. Pan Kołodziejczak nazywa się obrońcą polskich rolników i polskiego środowiska, i gospodarki, i lasów, i tak dalej. Powiedział dosyć ostro, wypowiedział się w radiu RMF FM na temat polityków z Porozumienia. Natomiast politycy z Porozumienia trochę delikatniej nazywają ten koniec związku. Jak pani na to patrzy? Tak po prostu po koleżeńsku. Współczuje pani kolegom i koleżankom, politykom, czy nie? Współczuję pani poseł Sroce, dlatego że myślę, że została bez wsparcia, nie jest mocno doświadczonym politykiem i chyba dała się wciągnąć poprzez emocje w jakby wizję tego, że zjednoczenie się z agrounią spowoduje, że zyska w oczach wyborców i że to da szansę Porozumieniu na to, żeby zostać na scenie politycznej. Żałuję, dlatego że ja generalnie wspieram kobiety w polityce. Ja też. I chciałabym, żeby również kobiety były wspierane. A tutaj mam wrażenie, że została z tym sama. A jeszcze jakby koalicjant, czy niedoszły koalicjant, nie przebiera w słowach, pokazując i atakując dzisiaj. To nie powinno mieć miejsca w polityce, ale niestety widzimy, że często właśnie tej dojrzałości politycznej wielu jeszcze brakuje. Pan Michał Kołodziejczak okazał się draniem, po prostu, czy nie?
Ja od początku nie mam zaufania do tego człowieka i do ugrupowania, które on reprezentuje. Nie ufam również hasłom, które nosi, więc trudno, żebym była teraz zaskoczona akurat taką formą zachowania. Mam nadzieję jednak, że rolnicy nie dadzą się nabrać na te hasła i na próbę tworzenia z siebie drugiego Andrzeja Lepera. A pan Kołodziejczak uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być twarzą świata rolniczego, czy nie? Myślę, że tak, że to jest jego cel. Myślę, że paradoksalnie rolnicy nie potrzebują dzisiaj takich akcji jak wyrzucanie jedzenia na ulicę czy marnowanie plonów. Potrzebują realnego wsparcia, a takie im jest w stanie dać tylko Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była państwa i moim gościem. Dziękuję pani minister. Dziękuję. A już za chwilę dalej o tym kampanijnym biegu w potrójnym espresso. Sławomir Skwarek i Artur Łącki. Do zobaczenia.